Dzień dobry. W trzecim odcinku Prawo w medycynie porozmawiamy o tym, kto może świadczyć działalność medyczną. Czy tylko lekarz, czy i pod jakimi warunkami, także osoba, która lekarzem nie jest. Ale też porozmawiamy o tym, jak wygląda proces zakładania działalności gospodarczej przez lekarza. A moim gościem jest mecenas Joanna Połetek-Grzegas, członek Komisji Bioetycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prawnik zajmujący się między innymi prawem medycznym i gospodarczym. Pani mecenas, działalność medyczna i okołomedyczna, mam tu na myśli usługi świadczone przez kosmetologów, to wciąż bardzo popularny pomysł na biznes. Ale jest to biznes obwarowany serią wymagań, o których zwykle młody, kończący naukę lekarz może nie wiedzieć zbyt wiele. Zacznijmy więc od pytania, czy aby świadczyć usługi medyczne, trzeba legitymować się dyplomem lekarza? To warunek absolutnie niezbędny. Pierwszy warunek, warunek sine qua non. Ale to nie wystarczy. Trzeba mieć jeszcze, uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza. W tym celu trzeba się udać do Okręgowej Rady Lekarskiej. Po złożeniu wymaganych dokumentów lekarz powinien uzyskać tytuł prawo do wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski. Kiedy lekarz otrzymuje prawo do wykonywania zawodu, powinien pomyśleć o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Chyba, że oczywiście chce się zatrudnić, ale jeśli rozpoczyna działalność gospodarczą, co go czeka? Czy to zakładanie działalności gospodarczej przez lekarza różni się czymś od zakładania działalności gospodarczej przez osobę wykonującą jakikolwiek zawód niemedyczny? No zdecydowanie tak. Lekarz, który chce rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej, musi spełnić szereg dodatkowych wymogów, do których należy zaliczyć m.in. posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Pomieszczenia, w których będzie chciał świadczyć usługi, muszą spełniać specjalne wymogi w zależności od rodzaju świadczeń zdrowotnych, jakie lekarz będzie chciał udzielać. Także to jest działalność regulowana, obwarowana szeregiem warunków formalnych, które trzeba spełnić. Spróbujmy w takim razie może stworzyć listę działań i decyzji, które ten młody lekarz powinien podjąć, decydując się na działalność medyczną. Pierwsze z nich, jak się wydaje, to wybór formy działalności, bo lekarz może prowadzić działalność jednoosobową albo praktykę grupową. Co zdaniem pani mecenas będzie bardziej trafnym wyborem i dlaczego? Trudno doradzić, nie znając konkretnej sytuacji lekarza, który chce rozpocząć tego typu działalność. Zależy to od szeregu okoliczności, jak sądzę, nawet osobistych predyspozycji czy osobistych oczekiwań. Jedni wolą sami działać, inni uważają, że w grupie siła. Pewnie zależy to też od miejscowości, w jakiej usługi mają, tego typu świadczenia mają być udzielane. W każdym razie dostępne są dla lekarza obie formy. Może świadczyć te usługi zarówno w formie indywidualnej praktyki, jak i w formie praktyki grupowej, dla której są przewidziane formy spółek osobowych. Spółka cywilna, spółka jawna lub spółka partnerska. Pani mecenas, a czy te dwie formy, oprócz tego, że mamy do czynienia z działaniem samodzielnym, bądź też działaniem w zespole, grupie lekarskiej, czymś jeszcze się różnią? No, różnią się przede wszystkim zasadami również odpowiedzialności za skutki takich działań, bo w przypadku spółki cywilnej czy spółki jawnej, jej wspólnicy odpowiadają solidarnie za swoje własne działania. W przypadku praktyki jednoosobowej lekarz ponosi odpowiedzialność tylko za swoje własne działania. To jest chyba taka podstawowa różnica. Jeżeli wybieramy formę grupową, możemy rozumieć, że niezależnie od tego, który z lekarzy operatorów, no, można powiedzieć, dokona jakiegoś błędu, prawda, to i tak odpowiedzialność jest grupowa? W spółce cywilnej, w spółce jawnej, gdzie jest też odpowiedzialność wspólników za działania spółki. Ale spółki, nie medycznie, odpowiedzialność medyczną, prawda? Tak, oczywiście, oczywiście. No, każdy lekarz odpowiada za swoje błędy w sztuce. Ale jeżeli świadczyli je lekarze wspólnie, no to muszą się liczyć z tym, że przy wyborze tej formy odpowiedzialności ta odpowiedzialność jest solidarna. Kolejną stojącą przed przedsiębiorcą lekarzem decyzją jest wybór formy opodatkowania. I tu pojawia się problem, bo często decyzja, czy wybrać podatek liniowy, ryczałt czy kartę podatkową, to najtrudniejsza ze wszystkich decyzji, bo lekarz się zwyczajnie na tym nie zna. No ale lekarze są w tej dobrej sytuacji, że mogą wybrać ze wszystkich form opodatkowania.
nie są wyłączeni z żadnej tej formy w przeciwieństwie do innych zawodów. Mogą być opodatkowani na zasadach ogólnych, mogą wybrać podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową. Wszystko zależy od tego, jak lekarz ocenia swoją osobistą sytuację również, bo trzeba pamiętać, że z jednej strony podatek liniowy pozwala nie wpaść w większą skalę podatkową, ale pozbawia ulg i wielu innych odliczeń, wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Trzeba pewnie rozważyć, czy koszty rozpoczęcia działalności będą duże, małe, średnie. Przy ryczałtach i przy karcie podatkowej trzeba liczyć się z tym, że możliwości rozliczania kosztów związanych z daną działalnością są bardzo ograniczone, a czasami w ogóle wyłączone. W związku z tym sytuacja konkretnego lekarza, rodzaj praktyki, którą chce rozpocząć, jego plany związane z inwestycjami, jakie będzie musiał ponieść, to są te rzeczy przede wszystkim, które powinny determinować wybór formy opodatkowania. Pani mecenas, to ja się na chwilę zamienię w takiego młodego lekarza i zapytam. Chcę otworzyć jednoosobową działalność. Będę zajmować się swoim zawodem wyuczonym oczywiście, ale do tego będę chciał dodać medycynę estetyczną, bo jestem na przykład stomatologiem. No i właśnie, na podatkach się kompletnie nie znam. Nie wiem, widzę, że są te cztery formy. Cieszę się z tego, że mogę wybrać jedną z tych czterech form. Ale co by mi pani mecenas w tej sytuacji doradziła i dlaczego? No sądzę, że gabinet stomatologiczny to dosyć duże nakłady inwestycyjne, więc ryczałt i karta sądzę, że odpadają. Lekarz na pewno będzie chciał rozliczyć te koszty w swojej działalności, w związku z tym powinien rozważyć między opodatkowaniem na zasadach ogólnych a podatkiem liniowym. W obu tych wypadkach będzie mógł rozliczać wszystkie ponoszone przez siebie koszty. Jeżeli ma współmałżonka, który nie pracuje, i dzieci, no to może się zastanowić nad tym, czy warto mieć podatek liniowy, bo być może wspólne opodatkowanie z małżonkiem, który być może nie pracuje, pozwoli zmniejszyć jednak tę stawkę podatkową. Także ołówek albo kalkulator do ręki i sytuacja osobista powinna zdecydować o wyborze albo podatku liniowego, albo opodatkowania na zasadach ogólnych. Wybraliśmy podatek, więc kolejnym krokiem jest rejestracja działalności gospodarczej i kwestia prowadzenia księgowości. I tu wydaje się oczywiste, że lekarz przedsiębiorca absolutnie nie będzie prowadzić jej samodzielnie, więc tę część możemy spróbować ominąć, ale to jest też chyba moment, kiedy należy zdać sobie sprawę z tego, że przed nami jest wpis do rejestru działalności leczniczej i obowiązki związane z gospodarką odpadami medycznymi. Na czym one polegają? Co powinien wiedzieć o nich młody lekarz przedsiębiorca? Jak się do tego przygotować? Są dwa rejestry. Jeden prowadzi wojewoda i to jest rejestr, do którego muszą się zapisać wszystkie podmioty lecznicze, natomiast wszystkie praktyki zawodowe muszą się zarejestrować w okręgowych radach lekarskich. I tutaj warunek taki istotny, nie wystarczy samo złożenie wniosku. Trzeba poczekać na rejestrację. Dopiero od momentu zarejestrowania można rozpocząć prowadzenie działalności. Natomiast odpady medyczne w tego rodzaju, w ogóle kwestia odpadów, a szczególnie odpadów medycznych, to bardzo skomplikowana dziedzina. Jest rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z takimi odpadami medycznymi. One dzielą się na bardzo wiele grup, a dla każdej z tych grup obowiązują odrębne reguły postępowania. Więc jest to jedna z tych rzeczy, z którymi lekarz musi się bardzo szczegółowo zapoznać przed rozpoczęciem swojej działalności i przed wyborem, tak, czy będzie to specjalistyczna praktyka lekarska, czy będzie to praktyka lekarska ogólna. Tutaj te ilość produkowanych tych odpadów medycznych, tak, bo wyobrażam sobie, że na przykład przykład stomatologa, o którym pan przed chwilą wspominał, To również specjalistyczny tryb postępowania z odpadami. Nie da się tego omówić w tak krótkiej rozmowie, ale trzeba pamiętać o tym, żeby się i w tym zakresie przygotować do wykonywania tego zawodu. Ale pani mecenas, do prowadzenia indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lekarz musi posiadać specjalizację. Samo zakończenie studiów na kierunku lekarskim nie daje możliwości prowadzenia własnej praktyki, prawda? Nie, tak jak mówiliśmy, trzeba uzyskać jeszcze prawo wykonywania zawodu i jeżeli przepisy wymagają, aby do świadczeń zdrowotnych określonej specjalności posiadać jeszcze specjalizację, no to trzeba ją uzyskać, bez wątpienia.
A co ma zrobić osoba nieposiadająca wykształcenia medycznego, która chciałaby założyć gabinet kosmetyczno-leczniczy? Leczniczy to jest może złe słowo w tym przypadku, bo mówimy na przykład o medycynie estetycznej. No wiadomo, że ta osoba musi posiadać odpowiadające określonym wymaganiom pomieszczenia, zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Musi zapewnić to, że świadczenia zdrowotne będą udzielane wyłącznie przez osoby posiadające zawód medyczny. Czy w praktyce oznaczałoby to, że chcąc odnaleźć się w tym biznesie, a samemu nie posiadając prawa do wykonywania zawodu medycznego, najpierw trzeba znaleźć pracowników? Bez wątpienia. Działalność lecznicza, może, w ramach której świadczone są świadczenia zdrowotne, może być dokonywana tylko przez osoby, które mają uprawnienia. Podmiotem leczniczym nie musi być lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu. Może być każdy przedsiębiorca, który chciałby rozpocząć tego typu działalność, ale musi pamiętać, że w tym celu musi zatrudnić specjalistów. Mamy do czynienia także z określonymi wymaganiami lokalowymi. Co to oznacza? Jakie są te wymagania lokalowe, które młody przedsiębiorca, lekarz bądź nie lekarz, powinien spełnić, żeby w ogóle móc otworzyć gabinet leczniczy? Mogę tutaj też tylko odesłać do przepisów, które bardzo szczegółowo regulują wymogi lokalowe i wymogi, bo te wymogi zależą w dużej mierze od rodzaju świadczonych usług i od tego, jakiego sprzętu lekarz będzie zamierzał używać do wykonywania świadczeń zdrowotnych. Przepisy bardzo szczegółowo regulują te kwestie i należy się z nimi przed rozpoczęciem poszukiwań lokalu, który będzie spełniał, w którym lekarz będzie chciał świadczyć usługi, należy najpierw ustalić, jakie wymogi musi specjalistyczne spełniać ten lokal poza dogodną z punktu widzenia lekarza lokalizacją. I tutaj mamy jeszcze jedną bardzo ważną kwestię. Temat, tak jak pani mecenas wspomniała, jest bardzo obszerny, w krótkim programie nie da się go wyczerpać, ale za to muszę zapytać, czy rozpoczynając działalność medyczną warto od razu skorzystać z usług kancelarii prawnej? W czym prawnik może lekarza, przedsiębiorcę wyręczyć? No cóż, myślę, że to jest indywidualna decyzja. Jedni czują się na sile, aby samemu przebrnąć procedury biurokratyczne. Inni pewnie będą woleli zwrócić się do specjalisty, ale poza pomocą w rejestracji niewątpliwie kancelarie i zatrudnieni w nich prawnicy mogą pomóc sprawdzić umowę najmu, sprawdzić warunki ubezpieczenia, doradzić wybór formy opodatkowania po poznaniu szczegółowej sytuacji konkretnego lekarza czy konkretnego podmiotu, który się zwróci o taką pomoc. Dziękuję pani mecenas za rozmowę, dziękuję bardzo za wskazówki. Dziś w sposób ramowy powiedzieliśmy o tym, jak wygląda zakładanie działalności przez lekarza, jak wygląda rozpoczynanie biznesu medycznego czy okołomedycznego przez osobę, która lekarzem nie jest, jakie należy spełnić wymogi, gdzie sięgnąć. W przyszłym miesiącu na ten program już serdecznie państwa zapraszam, rozwiniemy temat tego, w jaki sposób lekarz współpracuje z prawnikiem. Powiemy też m.in. o ubezpieczeniach medycznych. Do zobaczenia.